Dzień doberek. Aż ciśnie mi się na usta, że powstałam z martwych. Chociaż aż tak źle nie było, to powiem wam, że przeżywałam wewnętrzną tragedię przez ostatnie 5 dni. Jest piątek, godzina 16. W końcu się odgruzowałam, umyłam się, nałożyłam odżywkę, nakremowałam buzię SPF-em. Nie tylko, kremem też, no ale wiecie, jakby zakończyłam już ten etap pielęgnacyjny. I stwierdziłam, że się do was odezwę. Jak pewnie słychać, nie mówię jeszcze do końca normalnie, ale słuchajcie, jest już naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Ostatni film pięknie zakończył mój kochany mąż. Andrzejku, bardzo ci za to dziękuję. Nie byłabym w stanie chyba się do was odezwać, naprawdę. Poszliśmy jeszcze w niedzielę na spacer. I jak wróciliśmy, to już wiedziałam wieczorem, że coś będzie nie tak. A jak się obudziłam rano w poniedziałek, to miałam takie, Boże, co jest? Tak mnie bolało gardło po nocy. Nie mogłam przez pierwsze te dwa dni, czyli poniedziałek, wtorek, to miałam takie poczucie, że praktycznie w ogóle nie mogłam mówić. Miałam tak niski i tak bardzo zachrypnięty głos. W sensie ciekawy był. Ale no, to nie było takie, wiecie, to nie był taki sexy voice, który jest po prostu sexy, tylko taki bolesny. Bolesny voice to był. The journey is usually the part that you remember anyways. No, strasznie mnie to bolało. Miałam problemy, w sensie miałam gorączkę, ona mi rosła, spadała, było mi gorąco, zimno. O Jezu, ciężki to był czas. I jeszcze normalnie pracowałam, bo no, nie chciałam iść na zwolnienie. Nie chciałam, żeby moja praca spadła na kogoś innego, więc normalnie z domu. Żeby nie było, z domu sobie pracowałam, ale powiem wam, że ciężko się skupić, jak człowiek jest taki rozwalony. No, ale to tyle narzekania, już jest... Chciałam kaszlnąć i zaczęłam się śmiać. Już jest dużo lepiej. Pokażę wam, co takiego dobrego zrobił Andrzejek, ale nie możemy się zdecydować, czy my będziemy dzisiaj jedli. Czy my będziemy jedli pizzę, czy będziemy jedli to i tylko coś... I do tego dajemy coś na mieście. A Andrzeju, piękne ci wyszły ziemniaczki. No. Super są. No. W ogóle jakoś my to nie jemy w ogóle ziemniaków, nie? Tak? Jak kupujemy jakąś paczkę, to robimy jakieś placki ziemniaczane albo coś, w sensie, no i wtedy zużywamy je naraz, ale tak ogólnie jak jemy obiady, no to je nie jemy ziemniaków, nie gotujemy, no bo to za długo trwa. A teraz to jest zajebiste! Już mówiłam ci, że to jest dobra sztuka, że chciałam zrobić. Ale długo się robi. Właśnie. To trwa i nam się nigdy nie chce, jak się kupuje warzywa na patelni. One też mają ziemniaki, ale robi się je całe 10 minut. 40 minut w piekarniku, tam powiedzmy 5 minut w garku, no to ci się prawie godzina robi na same ziemniaczki, a człowiek jest głodny i chce jeść. No. Zazwyczaj my robimy sobie takie bardzo szybkie obiady, czyli od momentu, kiedy zaczynamy tak gotować, to tak pół godziny i wszystko jest ready, już możemy jeść. No, ale te ziemniaczki wybitne, piękne, smaczne, niestety trzeba czekać. No. My, słuchajcie, w domku przygotowujemy się do tego, żeby wyjść do Grzesia, przetestować jego kierownicę. Andrzej będzie testował, prawda, Andrzeju? Tak. Z butelką wina. Mhm. No, a byliśmy też w naszym mieszkaniu po raz pierwszy i strasznie się tak, tym jaramy. No. Niestety nie mogliśmy wam tego pokazać, bo pan nas nie mógł puścić samych, a wpuścił nas tak tylko na szybko, żebyśmy sobie pomierzyli, także Kasia raz, dwa ze mną metrówką pojechała. Ale to był tylko taki pierwszy pomiar, zobaczycie, jak bardzo się to różni od projektu. Jutro jedziemy do Castoramy na pierwszy taki projekt kuchni, no i podzielimy się wrażeniami. Także na pewno wam to wszystko pokażemy, żeby było jasne, tylko jeszcze zobaczymy, w jakiej formie. Jakby nie po to włączyłam kamerę. Kamerę włączyłam po to, żeby powiedzieć, że jedziemy do Grzesia i chciałam wam pokazać, co ze sobą zabieramy. To jest krem brylezy z Lidla. Z tygodnia z francuskiego, Julka z Mariuszem nam to pokazali, jest to coś bardzo smacznego, więc zabieramy ze sobą deser. Do tego warto mieć palnik, no bo karmelizuje się cukier na górze. My mamy, Grzesiu chyba też ma, więc nie będę brała naszego, chyba że okaże się, że nie ma gazu w swoim, to przyleciemy po nasz. Tak, także tak, zabieramy winko, zabieramy ten krem brylę, kupiłam czyperki, ale chyba w takim razie nie biorę ich, skoro bierzemy ten, czy wziąć? Może wezmę, tak. No, a generalnie zamówiliśmy sushi, bo nie jedliśmy dzisiaj żadnego sensownego obiadu. Pozjadaliśmy tylko te ziemniaczki, które trzeba było dojeść. Ale były super. Tak, no. Dobra, lecimy na dół.
Słuchajcie, cukier podgrzany. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Ja już wiem, że to jest smaczne. Ale wy pewnie nie wiecie, więc lećcie do Lidla spróbować. Zobaczcie, to się zipuje, ale to jest śmieszne. To jest teraz takie małe, a za chwilę wam pokażę, jak będzie rozłożone. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Pełen profesjonalizm. A jakbyście się zastanawiali, jak do tego wejść, Przesiu, pomożesz? Zobaczcie, jaki kozak kierowniczka się odsuwa. I tu ma jeszcze pozycję tam z tyłu, te nóżki, ta jest jeszcze nóżka, można to zrobić na pozycję siedzącą. Tak, można siedząco, można tak na leżąco, właśnie jak do formułki. Do formułki, a można zrobić pozycję do a la GT. Powiem wam, że jest to impressive na maksa w ogóle, w sensie tak wiecie, masywność tego i tak dalej, no sztos. Jak dla mnie, to powiem wam szczerze, że się zdziwiłem, że jest trochę większe niż się spodziewałem. A dwa, na pewno jest dużo cięższe niż się spodziewałem. Ale wygląda przednio. Znaczy, nie, no jest solidne. No. Chłopaki tutaj z Next Level Lacing z tym sprzętem robią naprawdę dobrą robotę. Pięknie to wygląda. No witajcie w sobotę. Słuchajcie, jest wczesna godzina, a my już po spotkaniu w sprawie projektu kuchni. To zobaczycie w osobnym filmie. Chciałam pokazać, o Jezu, ale piękne słońce. Przyjechaliśmy do rodziców. Tutaj jest takie piękne oczko z rybkami i przyszłam je nakarmić. Bo ja może bardzo lubię to robić. Jak tu jestem, tylko zazwyczaj nie mogę, dlatego że mama karmi je jakby wcześniej, nie? No, ale dzisiaj nie zdążyła, więc ja to mogę zrobić. Także już odwracam kamerę, żeby wam je pokazać. O, już podpływają, ale ekstra. No to poczekajcie. Zrobimy zmianę czego? No w sensie odwrócę aparat. Ta już jest. No zobaczcie, jakie są ładne, takie czerwoniutkie. To jasne, to są chyba te karpie koi, tak mi się wydaje. Piękne są, ale te urocze są. Te czerwone są takie najbardziej urocze. Kiedyś była też taka malutka, ale nie widzę jej teraz. Albo już tak urosła, albo gdzieś się tutaj kryje w odmętach tej wody. Jest dziś taka ładna pogoda, normalnie 18 stopni. Jak stoję w kurtce, to nawet mi trochę gorąco. Andrzej pomaga coś chyba tacie. Idę popatrzeć, co robią. I zmykam, bo nie mogę otworzyć oczu. Patrzcie, jakie ładne pączki wypuściła magnolia. Tata mówi, że pewnie w tym tygodniu będzie jakoś kwitła. Oby nie za szybko, bo jak będą ulewne deszcze, to żeby jej nie podmyło tych kwiatków. Ale pewnie to wygląda. W ogóle może zrobimy tur po ogrodzie. Chcę tam coś żółtego. Nie wiem, jak to żółte się nazywa, ale bardzo często jak się chodzi po Warszawce, to wzdłuż ulic też jest to posadzone. A tutaj chyba nie ma nic w sumie kolorowego więcej. Zwykła zieleninka. Ano, wracam dalej podglądać Andrzejka. Ale ta magnolia, jak się rozwinie, to na pewno będzie przepięknie wyglądała. Oby tylko za szybko nie pogubiła tych kwiatków. Słuchajcie, miałam drzemkę, patrzcie, co za mną stoi. Koniś wyjechał z garażu. Chłopaki coś przy nim dłubią. I mają problem. Zakładają chyba takie te siłowniki, żeby jak się podnosi klapę, to żeby ona się trzymała. I mają problem, bo jak zakładają, jak są założone oba, to chyba nie chce się opuścić. A wiecie, to potrzeba odwagi, żeby tak spróbować na siłę coś takiego zamknąć, żeby fury nie popsuć. Pokażę wam, jak Andrzej przy tym dłubie. Ale produkt chiński nie ten. Nie, produkt chiński nie ten. Nie spełnia naszych wymagań, że tak powiem. Andrzejku, ściągasz to? No. Tak. Jednak nie zaryzykujecie? Nie. Zbyt słaby. Myślałam, efekt, że nagram coś ciekawego. Nawet dźwiękowy jest zbyt słaby efekt, żeby nas przekonywało do tego, żeby to zrobić. No. Tak, bo jak to było, to słuchajcie, przed chwilą tutaj strasznie to trzeszczało o to, więc to tak niebezpieczne tak przy samochodzie dłubać. Nie tyle zawias, ile sam amortyzator zaczął piszczeć jakoś dziwnie. Nie, piszczała ta guma. Ta guma tutaj, to na bank była ta guma. Rusza,
Na wszystko się ogólnie rzecz biorąc ruszy. O, takie cuśki. Były montowane, no i teraz są demontowane. To nie jest pewne rozwiązanie. No. Gdzie? Co innego zaryzykować przy Tico, a co innego przy Mustangu. No nie? To by trochę zabolało. Dziwnie wyglądają samochody od środka. W sensie dla fana motoryzacji to pewnie coś ciekawego, a tak to to... Silniki, kabelki. Ale ile miejsca tu jeszcze jest? Ile miejsca tu jeszcze jest dookoła tego silnika? No bo tu może być większy silnik. No tak. Od piąteczki, tak? Jakby ktoś z was był ciekawy, to pytałam i taki chiński mechanizm kosztuje jakieś 200, a taki oryginalny do Mustanga 7. Także całkiem spora różnica. Ale już wiemy, że to były zmarnowane 200. O Boże, robaki chyba już zaczynają latać. Koniec walki z autem na dzisiaj. Ale coś się nie chce szyba podjechać. Najlepiej to mieć zwykłą ramkę wokół drzwi. No, ale nie da się mieć bezramkowych takich, które się nie odsuwają. Ten domyka. To się nie domkło. Chyba, że to tak ma być, tylko... Nie. No, to się nie domkło. Dobra, pierdolę. Czekaj, no dzisiaj nie działało. No działało, no. Hejka, dzisiaj jest już niedziela, jest całkiem ładna pogoda, także mam nadzieję, że na chwilkę wyskoczę na motocykl. Natomiast przychodzę do was z podsumowaniem tego, co się udało wczoraj zrobić, tak w zasadzie tego, co się nie udało zrobić. Bo było kilka problemów przy domu do rozwiązania. Jednym z nich była naprawa bramy wjazdowej na posesję. Brama myśli, że cały czas chce być otworzona. Tam są czujki takie, że jak samochód jest albo jakiś obiekt jest jakby na drodze tej bramy, to powinno się otworzyć i brama cały czas myśli, że coś tam jest i próbowałem odpiąć fotokomórki i to nie pomogło, więc nasze umiejętności techniczne na tym poległy i będzie musiał przyjechać jakiś fachowiec, który odnajdzie się w tym spaghetti z kabli. Włączyłem podlewanie na ogródku, także tryskacze działają ok, nie pozatykały się przez zimę, działają też w dobrym zakresie. Kropelkówka tak samo. Wymieniliśmy dziadkowi tylny klosz od Corsy, bo miał tam takie pęknięcie. Kupiliśmy już jakiś czas temu na szrocie po prostu używaną lampę i podmieniliśmy na nową. A no i oczywiście te siłowniki nieszczęsne, które widzieliście. Które okazało się, że są chińskie, ale nie w dobrym znaczeniu, bo są po prostu badziewne i średnio pasują. No i próbowaliśmy również zamontować tacie w Mustangu takie ładne zasilanie pod kamerę samochodową, które jest po prostu wychodzi z bezpieczników, wchodzi pod sufitką i przy słupku, tak żeby nie było nic ładnie widać, bo na razie ma po prostu to wpięte w gniazdo zapalniczki. No ale się okazało, że auto amerykańskie ma mniejsze bezpieczniki w formacie Micro 2, my mieliśmy na Mini ATS, więc też lipa i musieliśmy zamówić po prostu nowe przejściówki. Także niezbyt owocnie coś się udało zrobić, przynajmniej była ładna pogoda, było zajęcie. Kasia odespała naszą wizytę w Castoramce. A propos wizyty w Castoramce, to Kasia już szykuje dla was podsumowanie tego projektu, także zobaczycie, jak to wygląda. Naprawdę było super. Jak na pierwsze wizytę, to nie będę za dużo zdradzał, ale wyszło mega i pan Wiesio był ekstra. No dobra, kochani, także to chyba na razie tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, komentarz. Kasia, co w komentarzu może zrobimy? Może jakąś ikonkę takiego słoneczka, jak jest piękny dzisiaj. Tak, i słoneczko i rybki. Słoneczko i rybki rzućcie w komentarz. Możecie również kliknąć dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco powiadomieni o nowych filmach na kanale. I co? Do zobaczenia!